Witajcie wszyscy w kuchni Mariol. Dzisiaj przygotujemy wspólnie kotlety mielone nadziewane pieczarkami. Smaczne i szybkie w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego gotowania. Moi drodzy, do przygotowania kotletów mielonych potrzebujemy około kilogram łopatki, takiej gularzowej, 30 dekagramów pieczarek, cebula, czosnek, sól, pieprz, majeranek, papryka, przyprawa do mięs dowolna. Zaczynamy teraz od mielenia mięsa. Możemy użyć oczywiście gotowego, jednak ja wolę sama je przygotować. Pieczarki stawiam na tarce jarzynowej łącznie z jedną cebulą. Teraz podpiekam je na łyżce oleju z solą i z pieprzem do momentu, aż się zrumienią i płyny odparują. Już się podpiekły, płyny odparowały, przekładam je do miseczki i będziemy nadziewać mięso pieczarkami. Rękoma formujemy małe kotleciki, rozplaszczamy je na ręku. Na to kładziemy jedną łyżeczkę farszu z pieczarek i zlepiamy. Kotleciki obtaczamy w bułce tartej i będziemy smażyć teraz na oleju. Na patelnię wlewamy olej, tak aby zakrył całe dno. Przekładamy do naczynia żaroodpornego, do halogenu. Możemy użyć tego piekarnika i jeszcze lekko je podpieczemy, około 20 minut. Kotlety już się odpiekły, wyglądają tak, są smaczne, rumiane, pyszne w środku. Podajemy z ziemniaczkami, surówkami, z czym dokładnie chcemy zjeść. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne moje filmiki.